który jest astrologiem, który specjalizuje się w astrologii mundalnej. Bardzo na bieżąco możecie oglądać na YouTubie, na jego kanale prognozy miesięczne, ale również też różne okazjonalne dotyczące wydarzeń na świecie i nie tylko. Bardzo dziękujemy Piotrze, że znowu jesteś z nami co roku, też wspierasz naszą konferencję i różnymi wykładami też w ciągu roku. Oddaję Ci głos, będzie mówił Piotr o horoskopach Erywodnika, już nie mogę się doczekać. Wyłączam się już. Jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie zawsze jest ogromna przyjemność brać udział, być obecnym. Dzisiaj tak wirtualnie bardziej, ale myślę, że wcale nie z gorszą jakością. Temat dzisiejszych naszych rozważań będzie dosyć, no, trzeba powiedzieć, ryzykowny, czyli prognozowanie przyszłości, prognozowanie czegoś, co będzie się działo przez w zasadzie najbliższe 2000 lat. Czyli można powiedzieć, że z tego punktu widzenia jest to dosyć trudna, czy można powiedzieć dosyć ryzykowna czynność, no ale dlaczego nie mamy się zmierzać z pewnymi dużymi wyzwaniami? Nie ukrywam, że ten temat mnie fascynuje od dość dawna i planuję napisać książkę na ten temat, czyli jak będzie wyglądało najbliższe 2000 lat, mówiąc najogólniej, czyli jak będzie wyglądała, nazwijmy ją umownie, era wodnika, chociaż wiemy, że to jest taki temat troszeczkę, samo pojęcie już jest tak wyświechtane, tak zużyte, ale dlaczego mamy się nie zmierzyć z tym pojęciem? Czyli jak będzie wyglądał świat przez najbliższe 2000 lat? Pojawia się tu kilka pytań. Jednym z pierwszych pytań jest, czy istnieje ewolucja? Czy świat zmierza w jakimś kierunku oraz inaczej. Czy kolejne jakieś etapy tego rozwoju są na wyższym poziomie niż były? Czy wszystko się kręci, powiedzmy, tak samo jak było? Czy ten świat jest w zasadzie taki sam? Czy ewoluuje? To jest pytanie, które też będzie nam przyświecało. Czy świat idzie w lepszym kierunku? Ja osobiście uważam, że tak, ale będziemy pewnie próbowali na to jakoś odpowiedzieć, zmierzyć się z tym. Naszym punktem odniesienia będzie horoskop jako koło, którego elementy będziemy nakładać na domy, czyli ascendent ustawiamy w znaku, w którym epoka jakby ma miejsce. Więc tak sobie to wymyślamy. Zresztą tak robimy horoskopy, więc nie jest to żadne zaskoczenie, jest znana technika i prosta. Więc jak będzie wyglądała przyszłość? Pewne rzeczy wydają się nam oczywiste, czyli my jesteśmy tak przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, że nawet nie zastanawiamy się, że pewne procesy społeczne, globalne, polityczne, ekonomiczne mogą być totalnie, całkowicie, absolutnie, zupełnie inne niż obecnie. My żyjemy w pewnej iluzji czegoś, co się wydaje nam jakieś takie oczywiste. Przekonamy się, że to mogą być bardzo nieoczywiste rzeczy i nieoczywiste konsekwencje zmian, które się pojawiają. Więc będziemy musieli się przekonać do tego, porzucić pewne nasze przyzwyczajenia, nasze schematy. Ostatni kryzys chociażby ostatni kryzys pokazał, że nagle wiele ludzi zdziwiło się, przeżyło szok, bo nagle zobaczyło jakiś totalnie inny świat, no w tym wypadku saturniczny. Nagle się okazało, że nie możemy wyjechać, z domu nie możemy wychodzić, nie możemy wielu rzeczy robić, które się nam wydawały tak oczywiste, że po prostu, no jak możemy czegoś nie robić? Jak ja nie mogę z domu wyjść po prostu? Nie wiem, pójść sobie na spacer czy cokolwiek, nie? No to dla wielu ludzi był szok. I być może dzięki temu będzie nam łatwiej zrozumieć pewne przesunięcie jakby rzeczywistości, która nas czeka. Taki bardzo znany politolog Francis Fukuyama na początku lat 90. stworzył teorię koniec historii. On napisał, że w zasadzie rzeczywistość taka, którą mamy, znamy, w zasadzie to była taka politologiczna teoria, że świat, który istnieje, jest w zasadzie już takim najlepszym w sensie demokracji liberalnej, że nic już w zasadzie lepszego, ciekawszego nas nie czeka, że osiągnęliśmy jakby kres. No i się okazało, że no nie jest tak do końca. Bardzo nas interesuje również to, że jeżeli założymy, że ta nieszczęsna era wodnika, nie wiem, nadeszła, może nadciąga, a może niedługo nadejdzie,
to chyba jednak, no wiadomo, tutaj te daty, te terminy są tematem tak kontrowersyjnym, to chyba zgodzimy się, że żyjemy na progu dwóch er. Więc przejawiają się elementy starej ery, czyli ery ryb, i przejawiają się już elementy ery wodnika. I one się będą przeplatały w różnych konfiguracjach. Więc będziemy widzieli to w różnych jakby obszarach. I teraz postawię pewną tezę, która może się wydawać ryzykowna. Ja uważam, że nadchodząca era wodnika będzie lepsza od ery ryb. Dlaczego? Spróbujemy zobaczyć to w kontekście techniki astrologicznej, czyli nie moich jakichś osobistych nadziei czy oczekiwań, chociaż być może rzeczywiście one też się spełnią. Dlaczego? Ponieważ przyjrzyjmy się, jak wygląda horoskop ery ryb. W domach rządzą planety czy znaki, które są jakby w pewnym konflikcie z tymi znakami. Chociażby domem pierwszym naturalnie rządzi znak barana, a rządzą w tej chwili ryby. W erze wodnika nastąpi większa harmonizacja domów, ponieważ domami ognistymi zaczną rządzić powietrzne, powietrzymi ogniste, wodnymi ziemskie, ziemskimi wodne, więc nastąpi jakby większa harmonizacja, moglibyśmy powiedzieć, chociażby z tego powodu. Analizując domy astrologiczne, będziemy musieli popatrzeć, bo to będzie właśnie podstawą naszej tej analizy, czyli jak to funkcjonuje w kontekście domów. Będziemy musieli popatrzeć na to trochę z pewnego dystansu, ponieważ rozumieć domy szerzej, jako pewne procesy globalne. My domy w takiej klasycznej astrologii urodzeniowej rozumiemy w sposób bardzo taki, no powiedzmy, osobisty. Dom drugi, trzeci, czwarty traktujemy jako pewne taką bardzo osobistą sferę, a tutaj będziemy musieli potraktować domy w kategoriach bardziej szerszych, bardziej uniwersalnych, bardziej takich syntetycznych. I to nas będzie też interesowało. Będzie potrzebna nam bardzo solidna gimnastyka umysłu, czyli ponieważ robimy projekcje na najbliższe 2000 lat. Wyobraźmy sobie konferencję 2000 lat temu. Była taka konferencja jak dzisiaj, stowarzyszenie astrologów, nie wiem, greckich, babilońskich, siedziało sobie. Mówię, dobra, wiecie co, kurczę, zróbmy konferencję na temat, jak będzie wyglądała era ryb. No i siada sobie towarzystwo, odpalają click meetinga, prawda, odpalają kompy, babilończycy 2000 lat temu, i mówią, dobra, to teraz opowiemy, jak będzie wyglądała era ryb. No i kurczę, o czym mają mówić? O wirtualnej rzeczywistości, energii termonuklearnej, o internecie, w komórkach, o syntezie termojądrowej. No, oni nie znali pewnych pojęć, nie znali pewnych terminów, my też, więc będziemy musieli jakby tworzyć pewien język, który będzie próbował opisywać rzeczywistość, którą trudno nam będzie opisać nawet za 30-40 lat, a cóż za 2000, więc to będzie niezwykłym wyzwaniem, ale dlaczego nie? Spróbujmy. Więc prognozowanie jest jednak fascynujące. Uważam, że astrolog, który nie prognozuje, to po prostu się ucieka przed odpowiedzialnością, przed pewną też możliwością nauczenia się czegoś. W tej naszej tutaj ścieżce po erze wodnika stosuje nowe władztwa, czyli zapominamy, właśnie no, nie zapominamy do końca, ale raczej będę używał tych nowych władz planetarnych. Okej, zacznijmy. Mamy pierwszy dom, tak? Pierwszy dom wizerunkowy, tożsamościowy. Wiemy o tym, pierwszy dom odpowiada w horoskopie indywidualnym, czy w ogóle jakimkolwiek, za image, wizerunek, osobowość, wygląd, ciało. Tutaj wygląd, image i ciało rozumiemy globalnie, totalnie. Wyobraźmy sobie takiego totalnego, takie totalne ryby. Jak ten image jest? Przylatują kosmici do nas, robią jakiś reportaż po prostu i taki kilku socjologów, kosmitów z Kasiopei przylatuje i mówią, dobra, spróbujmy ugryźć tych ziemian, zobaczmy, jak oni, kurczę, funkcjonują. Nie? No i obserwują, dobra, patrzą, tu oglądają i co widzą? Widzą, że na ascendencie horoskopu ery ryb mamy oczywiście ryby. Więc mając ryby na ascendencie, nasza tożsamość jest rybiasta. Taką postacią, która archetypowo bardzo opisuje archetyp właśnie znaku ryb, jest Hamlet.
czyli rozdarty, tak? On żyjący w pewnym szaleństwie, udający szaleństwo, w końcu popadający w to szaleństwo, rozdarty, pełen dylematu wewnętrznych. Ryby z założenia mają taką swoją naturę, czyli domem pierwszym rządzi woda. Domem pierwszym rządzi woda. Nasza tożsamość jest wodna, jest rybiasta. Co w tym, co niesie, tak jak powiedziałem, rozdarcie, dramaturgię pewnego rodzaju, która jest, to towarzyszy ludzkości od tych 2000 lat. Romantyzm pewnego rodzaju. No ten mit romantyczny pojawia się już od czasów wczesnego średniowiecza. On jest taki jakiś tragiczny na swój sposób. Odtwarza się co jakiś czas jakiś tragizm taki tej postaci. Ogromną rolę odgrywa wiara i religia, która tutaj toczy pewien zaciekły dyskurs od 2000 lat między wiedzą. Wiedza, religia, duchowość, to rozdarcie między te dwie tożsamości staje się czymś ważnym. I tęsknota za rajem i lepszym światem. Jedną z takich jakby no podstaw, zwłaszcza kultury zachodniej, pamiętajmy, kultura zachodnia, nasza europejska, judeo-chrześcijańska, bazuje na pewnym paradygmacie linii czasu, której kiedyś został świat stworzony, a potem jego ostatnim elementem będzie sąd ostateczny i no, zbawienie lub nie, czyli taka klasyczna milenarystyczna opowieść o człowieku i jego wzrastaniu. I to jest taka chrześcijańska koncepcja bardzo mocno, bo można powiedzieć, że chrześcijańska kultura czy cywilizacja zwyciężyła w tej erze ryb. No i z tym zawsze była ta tęsknota, tak? Dążymy do raju, idziemy do raju, a rzeczywistość jest taka, jaka jest. Więc ileż to religii opowiada o tym złudzeniu, że ten świat jest zły, ten świat jest okrutny, ten świat jest taki sobie, ale tam gdzieś, wysoko, daleko, na tamtym świecie ci będzie lepiej. Muzułmanie wierzą, że w tym raju będą mogli robić różne rzeczy, których tu nie mogli robić, prawda? No chrześcijanie wierzą w to, że lew będzie leżał koło baranka, prawda, i że taka będzie wieczna szczęśliwość. Czyli to są takie marzenia utopijne o lepszym świecie, którego tutaj nie ma na tym West Padole. Więc rozdarcie. Kolejna bardzo istotna rzecz, być może najistotniejsza w całym tym kontekście, to jest to, że era ryb oczekuje cały czas pewnego dramatycznego, strasznego końca, jakim jest koniec świata. Zauważmy, w koniec świata wierzą tylko chrześcijanie czy europejskie kultury, natomiast nie wierzą, jakby nie uznają go w taki sposób dramatyczny, tragiczny, nie wiem, cała Azja, kultura, nie wiem, konfucjańska, czy buddyjska, czy taoistyczna, czy hinduistyczna, ponieważ tam istnieją jakby cykliczność, ale w naszym świecie zachodnim jest ta linia czasu. Nastąpi ten straszny koniec, opisany w Apokalipsie świętego Jana. Więc wierzymy w dramatyczny, straszny koniec i dlatego zauważcie, że apokalipsy się pojawiają co chwilę. Coś się stanie, ktoś tam coś się zdarzyło, efekt cieplarniany, wojna, koniec świata, wygłodzenie, brak wody. Cały czas czekamy na apokalipsę. Cały czas ona się pojawia, odtwarza się w dziejach naszego świata i ona jest jakby takim paradygmatem założycielskim dla tożsamości ery ryb. I nam się wydaje to oczywiste. Czy tak będzie nadal? Popatrzmy, jak będzie wyglądała tożsamość ery wodnika. Będzie ona jednak zupełnie inna. W pierwszym domu mamy oczywiście wodnika, tak? I rządzącego nim Urana, czyli Uran rządzi. A żywiołem będzie powietrze. To już nie jest ta woda, tylko to już jest powietrze. Czyli wolne, luźne, swobodne, taka hipsterska tutaj postać tego wodnika, czyli bardzo taka jakby zupełnie wyluzowana, można powiedzieć. Tak? Ideą wodnika jest wolność, liberalizm, demokracja, prawa człowieka, humanizm i niezależność osobista. Więc ten człowiek ery wodnika ma dużą potrzebę bycia sobą, można by powiedzieć. Chce być taki trochę kontestujący pewną rzeczywistość, robi po swojemu wiele rzeczy. No znamy wodnika, no to są takie banały tutaj. Możemy powiedzieć, że bierzemy podręcznik astrologii, czytamy o wodniku, no i mamy jakby tę tożsamość, tylko tu patrzymy na nią szerzej. Przestrzeń osobista człowieka ery wodnika jest bardzo ważna, czyli on nie chce, żeby mu ktoś narzucał, jak ma wyglądać, jak się zachowywać, w jakim mundurku chodzić, co zakładać. On będzie robił jakby co chciał, można by powiedzieć.
Ekscentryczność i indywidualizm. No to są takie klasyczne, można powiedzieć, cechy wodnikowej tożsamości, która będzie bardzo mocno obecna jakby. Czyli będzie bardzo zauważalna w tym obrazie tej tożsamości. Dziwactwa różnego rodzaju, różnego takiego rodzaju, tak jak kot chodzi po własnymi ścieżkami, wodnik też chodzi własnymi ścieżkami, że mamy po prostu całą masę indywidualistów, jakichś frików, cudaków, wariatów, dziwaków, którzy po prostu będą jakby zaludniać ten świat coraz bardziej w tejże erze wodnika. No, ale zobaczmy, ich jest coraz więcej, jakby, nie? Takie subkultury różnego rodzaju, które się już pojawiają. Pamiętamy, mówiłem, że ery się zazębiają. Pierwsze przejawy ery wodnika już miały miejsce bardzo dawno, bo być może już rewolucja francuska była jej przejawem. Lata 60., kontrkultura, no to się już gdzieś tam przejawia i się zazębia z tą erą ryb. Jedną z pewnych cech jednak wodnikowej tożsamości jest swego rodzaju samotność. To nie jest samotność taka eskapistyczna, taka rozdarta. Wodnik sobie łazi jak te koty, prawda, swoimi drogami, więc indywidualizm jest troszeczkę zaprzeczeniem jednak kolektywizmu, a kolektywizm jest domeną ryb. Właśnie, w rybach mieliśmy kolektywizm, wspólnotę, nirwanę, roztopienie się w tym wspólnej tożsamości, tak razem jesteśmy, wspólnoty religijne. Wodnik? A co tam, jakie wspólnoty? On idzie własnymi drogami, własnymi ścieżkami, więc ta era będzie bardzo, bardzo indywidualistyczna, no bo powietrzna, tak, tej tożsamości. Jak ta, no więc on jest jakby indywidualistą, ale tworzy zbiorowość, przecież paradoksalnie w erze wodnika ludzie są dużo bardziej jakby połączeni ze sobą, czyli zachowują własną niezależność, odrębność, ale są połączeni w pewnej zbiorowości, jakby można powiedzieć komunikacyjnej, intelektualnej, kulturowej. To jest lekkie bardzo, tak? Powietrze, ona jest lekka. Oni są tacy wyluzowani, leccy i zmienni. Chociaż wodnik jest znakiem stałym, jak wiemy, ale jednak to powietrze, czyli ta zmienność jest domeną, która mocno się pojawia. Więc to jest jakby tożsamościowe nasze rozumienie. To jest dla nas bardziej łatwe do zrozumienia. Zabawa się zaczyna, kiedy idziemy dalej, czyli kolejny dom. Spójrzmy, co się będzie działo, gdy zabierzemy się za dom drugi. W erze ryb domem drugim rządził znak barana, czyli w obszarze, którym naturalnie rządzi waga, czyli byk, znalazł się baran i rządzący nim Mars, czyli malefik. A zatem jak ten świat wyglądał? No powiedzmy sobie szczerze, nie był to miły świat. Co nam uruchamia Mars, jak wiemy? No to jest planeta, która uruchamia agresję, przemoc, walkę. No co jak co, ale pieniądze, finanse, walka o zasoby, tak? Drugi dom. To są zasoby ekonomiczne, finanse, posiadanie, zarabianie, gromadzenie, czyli są nasze zasoby, można by powiedzieć. Zasoby, jak robimy horoskop indywidualny, to najczęściej mówimy, o to moje pieniądze, gdzieś tam mam pochowane, prawda, jakieś dobra luksusowe, tu zegarki, tu biżuteria, tu gdzieś jakieś pole, prawda, piękne jakieś rzeczy. Tu mówimy globalnie, zasoby naszej planety chociażby, nie? I walka o zasoby jest bardzo agresywna, czego najmocniej doświadczyliśmy w ostatnich kilkuset latach. Czyli zauważcie, Mars uruchamia bezwzględną, morderczą eksploatację, tak? Rywalizację i konkurencję. O kasę, można mówić, kasa, walka o nią, zarabianie, gromadzenie tych, rozkręcanie tych finansowych potrzeb. Twarde i bezwzględne zasady. Przecież, nie? To Mars, to nie jest przedszkole, to nie jest spotkanie harcerskie, to nie jest oazowy klub, to jest bezwzględna walka o wpływy, o pieniądze. Popatrzcie, jakie namiętności wywołuje pieniądze, jakie skrajne rzeczy. Ludzie się zabijają, mordują, walczą, zażynają, wykańczają, jeśli chodzi o te zasoby. I tu celowo nie mówimy o pieniądzach jako takich, no ale to jest rynki kapitałowe, to jest gospodarka, popatrzcie, zasoby również naszej planety. Ciągle się mówi o tym, że te zasoby się kończą i kończą. Oczywiście to już historie od wielu lat mówią, że się kończą, kończą i się skończyć nie mogły, ale chyba zaczynamy twierdzić, o kurczę, chyba się jednak kończą. Chyba się jednak kończą. Więc wygląda na to, że wyeksploatowaliśmy Ziemię na amen, tym marsowym podbojem agresywnym, więc ta żądza, to zniszczenie, planeta jest zniszczona, tak jak pole
bitwy po właśnie marsowym przejściu. No Mars, wiemy, że to nie jest milutka planeta. No dobra, a jak będzie wyglądała rzeczywistość ery wodnika? Wow! W erze wodnika drugim domem będzie rządził Neptun, ryby, a więc woda. Wow, to kompletnie zupełnie inna rzeczywistość. I teraz wyobraźmy sobie świat, w którym w zasadzie nie ma potrzeb finansowych. Nie ma znaczenia, czy ja mam kasę, czy nie. Tak jak w kulturach pierwotnych, nie? Czy w kulturach pierwotnych mieli rachunki inwestycyjne, pieniądze, posiadali coś? W kulturach pierwotnych panuje komunizm, wszystko jest wspólne, tak? Oczywiście wiemy, że w dziejach naszej cywilizacji próby wprowadzania tegoż komunizmu kończyły się tragicznie, ale tak naprawdę, bo wszystkie utopie, wdrażanie różnych utopii się kończą tragicznie, ale woda, czyli co? Akceptacja, poddanie, oddanie, roztopienie, tu jest ta nirwana właśnie znana z tradycji hinduistycznej. Deprywacja, odlot, totalne odrzucenie jakby. Ale też tęsknota, smutek, czyli takie rybiaste tendencje. I teraz jedną z potrzeb, czy jedną z takich charakterystycznych tendencji ryb jest wyrzeczenie się potrzeb. Ja nic nie chcę, ja wszystko dla ciebie. Rezygnacja z naszych różnych potrzeb posiadania, gromadzenia. Czyli tu się pojawia wspólnotowość i kolektywizm. Boże, więc okazuje się, że czeka nas komunizm, jakaś wersja komunizmu, tylko że już nie wdrażana przez myśl leninowsko-radziecką, totalitarną, ludzie sami zrezygnują z wielu potrzeb. Ludzie nie będą tyle konsumować, bo nie będą uważali, że to za potrzebne. Posiadanie, nie wiem, jachtu, wielkiego domu, ludzie myślą, a po co mi to? Tak jak dzisiaj, jak ktoś słyszy, że ktoś ma zamek albo tysiące hektarów, czy pól, czy lasów, a po co ci to? Przecież to jest głupie. No i tak będą ludzie myśleli kiedyś, jak ktoś będzie mówił, mam dom, mam mieszkanie, a po co ci mieszkanie? Dzisiaj samochód możesz leasingować, on jest twój, nie jest twój, po co ci samochód? Tylko problemy są. Tak, płacisz to miesiąc jakąś ratę, tak? Wszystko będzie leasingowane, w pewnym sensie wspólnotowe, więc w jakimś tam sensie spełnią się lewicowe różne, że tak powiem, marzenia o świecie, w którym nie ma takich twardej walki o pieniądze. Oczywiście to nie znaczy, że ekonomia przestanie działać jako nauka. Oczywiście, że będzie działać, ale pojawi się element taki bardziej wspólnotowy, pokojowy, no w końcu nie ma bardziej pacyfistycznego znaku jak ryby. Czyli skończy się taka bezwzględna walka szczurów, walka o kasę, o pieniądze, o zasoby. Ja chcę więcej, ja tu będę kontrolował te zasoby. Tu ropa, tam gaz. Zobaczcie, 95% konfliktów i wojen ostatnich 100 lat, a może i więcej, to są wojny o jakieś zasoby. Nawet II wojna światowa też była, Drang nach Osten. To była walka o przestrzeń życiową, nie? Niemcy tego dożyły. Czyli generalnie ludzie stwierdzą, nie ma to sensu. Po co nam to działania? Czyli te idealistyczne, eskapistyczne, duchowe, akceptujące, oddające w taką globalną miłość ryby zaczną rządzić drugim domem. Czyli trochę ta wspólnotowość, to co znamy z kultur pierwotnych, dbania, no, religijny stosunek do posiadania, do zasobów, do natury, do przyrody. Przecież to się już dzieje, to nie jest tak, że ja tworzę jakąś abstrakcję, bo przecież to widzimy. Są różne ruchy pacyfistyczne, ekologiczne, odrzucające potrzebę posiadania, różne komuny powstają, przecież to nie jest nic nowego. Tego typu ideologie czy pomysły na świat już są aktualne. No lecimy dalej. Kolejnym domem, który nas interesuje, jest dom trzeci. Dom trzeci, który w astrologii ma następującą symbolikę, doskonale nam znaną, ale przypomnę. Komunikacja, wymiana dóbr, usług, czyli taki powiedzmy dom handlowy, byśmy powiedzieli ogólnie. Edukacja podstawowa, w sensie, no tak jak w klasyce astrologii mówi się, że dom trzeci to jest dom takiej szkoły podstawowej, powiedzmy, czy średniej, takie, no zbieranie informacji generalnie. Media, Generalnie informacja. Informacje potraktujmy tu nie w kategoriach takich czysto medialnych, w sensie informacje tak jak, no nie wiem, jak dwoje ludzi też rozmawia ze sobą, to też jest jakaś informacja. Książki kiedyś przecież. Więc era ryb też taka była przed tą epoką cywilizacyjną. Najbliższe otoczenie, tak jak to się mówi, nie? Czyli sąsiedztwo, tak? Transport. No jest tych kategorii wiele. I teraz jak wyglądała
ta rzeczywistość właśnie wyglądała, trochę jeszcze wygląda, trochę się kończy rzeczywistość trzeciodomowa ery ryb. W trzecim domu rządził byk i planeta Wenus. No i tutaj się okazuje, że pojawia się, jakby potwierdzają się pewne tezy, że jak ludzie handlują, czy wymieniają się różnymi rzeczami, to nie ma wojen. Unia Europejska powstała jako po setkach lat wojen, przemocy, agresji, straszliwych wojen. W końcu Europejczycy pomyśleli sobie, przecież tak się nie da funkcjonować, musimy szukać porozumienia, tak? Czyli jak ludzie handlują, wymieniają się, to nie mają wtedy ochoty się mordować. Ta zasada jest znana od bardzo dawna i zawsze jest wtedy, kiedy się pojawia jakaś forma otwarcia. Popatrzcie, różne globalistyczne procesy. Globalizm to nie jest wynalazek XXI wieku. Średniowieczne było bardzo zglobalizowane. W średniowieczu można było przekraczać granice bez w zasadzie kontroli. Nie było czegoś takiego. Więc globalizacja, czyli to, co dominuje jakby w trzecim domu, w pewnym sensie ułatwia wymianę, a jak jest wymiana, to ludzie się nie zabijają. Popatrzcie, co się w końcu co się dzieje jakby z tego. To jest benefik, tak? Wenus jest benefikiem, która rządzi trzecim domem w erze ryb, czyli wcale nie było tak źle, jakby można by powiedzieć. Benefik, bo to jest współpraca jednak. Musimy się dogadywać, porozumiewać. Jak handlujemy? Handel jest bardzo kulturotwórczym doświadczeniem. Przecież wymiana wraz z handlowcami, kupcami, rzemieślnikami tworzy się wymiana kulturowa, wymiana idei, wymiana wartości różnego rodzaju, wymiana informacji. Czyli ruch sprzyja takiemu generalnie, w tej erze ryb oczywiście, tak jak to było. Oczywiście ten ruch miał też bardzo wiele wspólnego z pewnym takim pragmatyzmem i interesami. No tutaj to bycza natura oczywiście pokazuje, że ale można by powiedzieć, no jeżeli jest zasada gry o sumie niezerowej, znana teoria, matematyczna teoria gier, czyli ja zyskuję i ty zyskujesz. Jak idziesz do sklepu i kupujesz coś, nie wiem, jakaś przecena jest, ty kupujesz tanio, wow, super, fajna okazja, sprzedawca się pozbywa towaru i też jest zadowolony, wszyscy są zadowoleni. Więc to jest genialna metoda. Nie ma pokonany, wygrany. I to jest właśnie mistrzostwo świata, które nam jakby, które znamy. Nam się wydaje to oczywiste, a to nie jest takie oczywiste. Nie jest oczywiste. No właśnie, edukacja też przecież. Ale zauważmy, tutaj była dzisiaj przecież w rozmowie, w naszych tutaj sesjach, rozmowa o edukacji. Że edukacja, nagle okazało się, że to, co robiliśmy przez setki lat, jest bez sensu, tak? Że to jest po prostu, to już do niczego nie służy. Ale dlaczego? Ale kiedyś bardzo służyło. Współczesna edukacja jest bazowana na jakby, ona ma konkretny, pragmatyczny cel, czyli przygotowanie ludzi do pracy. To stworzono ją w epoce rozwijającego się kapitalizmu, żeby masy, ciemne masy ludzi, którzy są analfabetami, po prostu umieli pracować, obsługiwać maszyny, jakieś inne rzeczy, czyli przydatność i produkcja. To było celem edukacji, całego rynku edukacyjnego i właściwie mamy wyszkalać człowieka pracy, który będzie tam, prawda, funkcjonował. A jak to będzie wyglądało w erze wodnika? I tutaj mała, niekoniecznie miła niespodzianka. Dlaczego? Ponieważ trzeci dom zostanie oddany we władanie Malefika, Marsa i Barana. I to, co nam się wydawało takie jakby oczywiste, naturalne, to wymiana, to kontakty, podróże, jakieś małe tutaj coś, gdzieś blisko, handelek, jakieś fajne rzeczy, tak się nam to i informacja, i media, prawda? A tutaj mamy niekoniecznie miłą niespodziankę, czyli ta era wodnika taka idylliczna i cudowna do końca nie będzie, ponieważ zauważcie, co się media, jak się pojawiły media, właściwie media zawsze istniały w jakimś tam sensie, nawet targowe jakieś rozmowy też w końcu, to jakaś tam też była wymiana medialna, ale media jak się rozwijały, powiedzmy od XVII, XVIII wieku jako prasa, książki wcześniej, one służyły takiemu powiedzmy przybliżaniu ludzi, globalizacji, otwarciu, edukacji. I to się wszystko zaczęło pieprzyć i to zdrowo od jakichś powiedzmy 80-100 lat, kiedy media zaczęły, no właśnie jakie być? Marsowe, zaczęły być marsowe. A więc jak zaczyna rządzić trzecim domem Mars, to się pojawiło agresywne tendencje, wiesz, agresywny malefik, tak? Więc to, napięcie, eskalacja emocji,
brutalna walka o klienta, o reklamę, o zasoby. Tak? Manipulacja, agresywna manipulacja negatywnymi emocjami. Popatrzcie, na co chorują media. Nagle jakby media kiedyś jeszcze, my jeszcze znamy te czasy, kiedy te media były, powiedzmy, jakieś kulturotwórcze, tak? Ale teraz stały się narzędziem, pałką do walenia po łbie konkurencji politycznej, innych ludzi, agresywne bardzo. Co się stało? Wojny przenoszą się z tego takiego rynku walki o zasobów, patrzcie, drugi dom poprzedni, do infosfery. Pojawiło się pojęcie politologiczne tak zwanej wojny hybrydowej. To już nie jest wojna w rozumieniu czołgi, zagony rakiety, bomby, bombowce, tak? To już nie ma znaczenia. Zobaczcie, jak wyglądała wojna, pierwsza wojna epoki informacyjnej, czyli wojna na Ukrainie, gdzie Rosja zaatakowała Ukrainę. Jaka Rosja? Nie, nie było żadnej Rosji. Zielone ludziki. Putin mówi, nie, to byli ludzie, którzy w sklepie z militariami sobie kupowali czołgi, rakiety przeciw międzykontynentalne, samoloty sobie kupowali. No przecież każdy może, no jak? Jacyś tam zupełnie anonimowi ludzie. Ale oczywiście to było poprzedzone bardzo dużą, masową agresją medialną. Popatrzcie, co się dzieje. Media są zalane fake newsami, kłamstwem, oszustwami, manipulacjami. Te wszystkie głupoty, które teraz dostajecie na Facebooku, informacje o tym, że tu po prostu ktoś was chce zniszczyć, wykończyć, prawda, spiski, Żydzi, Bill Gates, 5G, telefonia, te straszne rzeczy, tak? Przecież tam sobie siedzą panowie w centrali w Pekinie i w centrali w Moskwie, czy tam w Petersburgu i wypuszczają do informacji, czy my ich tutaj dzisiaj poruszyć. No i ten tłum, że tak powiem, rzuca, wkleja, kopiuje, a ja mówię, dostaję po raz 46 dzisiejszego dnia jakąś informację, mówię tak, sprawdź to na internecie, czy to jest prawdą. Nie? Wojna, zaczęła się wojna i wojna się przenosi do mediów. Więc ta era wodnika wcale taka milusińska, cudowna, fajna i wesoła nie będzie, ponieważ media, i popatrzcie, jaką ogromną rolę media odegrały w tworzeniu się totalitaryzmów. Odkrył to przecież Hitler, Lenin, tak, radio. Media odgrywały bardzo ważną rolę we wzmacnianiu się totalitaryzmów. W komunizmie radio, wcześniej w czasie I wojny światowej prasa, potem w czasie komunizmu i hitleryzmu radio, telewizja w okresie zimnej wojny, a teraz internet w okresie XXI wieku, czyli media zaczęły toczyć bezwzględną, brutalną walkę. Włączył się Mars do drugiego domu, do trzeciego domu. No dobrze, lecimy dalej. Kolejny kątowy dom, bardzo ważny, czyli dom bardzo ważny z punktu widzenia jakby no, domy kątowe są istotne. Czwarty dom, czym jest w astrologii? Rodzina, tożsamość i pochodzenie, poczucie bezpieczeństwa. Dom jako struktura, w sensie w angielsku mamy house i home, tak, rozróżnienie. W Polsce mówi się dom jakby, ale no, poczucie tak wspólnoty, tożsamości, bezpieczeństwa, rodzina, stabilizacji, ojczyzny, tak, wszystkiego tego, co wydaje nam się jakby takie ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. W erze ryb czwartym domem rządziły bliźnięta i Merkury. Czyli powietrze. No i właśnie, jakie konsekwencje z tego płyną? No konsekwencje płyną z tego takie, że tym obszarem horoskopu zarządzał bardzo duża dynamika, ruch i ciągłe zmiany. Więc żyjemy w pewnej iluzji, że jakby jest, że tutaj z dziada pradziada. Zobaczcie, kiedy ruszyła era ryb, 200-300 lat potem zaczęła się wielka wędrówka ludów, zaczęły się wielkie podboje, zaczęły najazdy jednych i z drugich. Hunowie, Ostrogoci, Goci, Wizygoci, Wandalowie, tylko po prostu z jednej i drugiej strony. I jak nie Tatarzy, jak nie jacyś Mongołowie, no, te wędrówki ludów zaczęły się w sposób bardzo taki oczywisty, więc jest iluzją, że jesteśmy tu od zawsze. To są takie nurty, prawda, słowiańszczyzny, tak? To są takie słowiańszczyzny, nacjonalistyczne bardzo takie nurty, które mówią, nie, tu Polacy żyli od tysiącleci, no nie, no my tu jesteśmy tacy Słowianie, Polacy, tysięcy lat,
jakieś tu genealogie królów, tam przedziwne Lechia, tak, o takie lechickie jakieś nurty. To są mity, to są takie mity wiary w to, że my tu zawsze byliśmy. To jest bzdura. Każdy, kto choć trochę liznął jakiejś archeologii, antropologii kulturowej, wie, że nie ma kogoś takiego, kto zawsze był, kto był od zawsze. Wszyscy jesteśmy napływowi, wszyscy jesteśmy skądś. My nie jesteśmy tu od zawsze. Nawet nie ma takiej kultury, nie ma takiego nie ma takiego miejsca, w którym bylibyśmy na stałe. A te ostatnie 2000 lat było bardzo tutaj dużym jakby przepływem. No, oczywiście, tutaj jest to sfera księżycowa, tak? Raka, który raczej jest bojący się, potrzebujący stabilizacji bezpieczeństwa. A tu mamy ciągły ruch, ciągłe zmiany, ciągle się coś dzieje. Więc zagrożenia związane z ruchem, przemieszczaniem się są jakby odczuwalne bardzo mocno. Ale też i szanse. Tak jak mówiliśmy, wymiana i handel. Oczywiście na tę sytuację, która się dzieje, związaną z różnymi tam, no, popatrzcie, no, wiele cywilizacji to są cywilizacje imigrantów, a Stany Zjednoczone, skąd się wzięli Amerykanie? Donald Trump chce zakazywać przyjazdu imigrantów, a skąd się on tam wziął? A skąd się wziął jego dziadek, jak nie imigrant? Wszyscy są imigrantami w jakimś tam sensie, więc wszyscy się pojawiają w ten sposób i każdy był wcześniej zagrożeniem, prawda? Każdy był wcześniej zagrożeniem i każdy mógł nieść szansę, ale mógł też nieść szansę. No to jest właśnie ten dylemat, to jest wymiana i handel. Ale związana z tym jest ekspansja kulturowa i informacyjna, tak? Że czy to jest dobre, czy złe? No sfera Merkurego tutaj rządzi. A jak będzie w erze wodnika? W erze wodnika rejonem czwartego domu rządzić będzie byk. Byk i rządzący nim Wenus. Zupełnie inna rzeczywistość. Benefik, planeta beneficzna, dobroczynna, ciepła, opiekuńcza. Czyli co? Osadzimy się i uspokoimy. Czyli ewidentnie, jeżeli beneficzne jakby tendencje się pojawią, to znaczy, że przestanie nas tak nosić, przestaniemy tak się szarpać z tym wszystkim. Ja nie mówię, że przestaniemy podróżować, bo na pewno nie, ale będzie to jakby wyglądało inaczej. Dlatego się pojawia ta świadomość ekologiczna. Nasze ojczyzny, dbamy o kwiatki, o, prawda, o drzewo, żeby nam nie ścieli, o nasze środowisko, otoczenie, jak my się czujemy, tak, o smog, o różne rzeczy. Ludzie kiedyś nie dbali o to tak bardzo, ale teraz ta świadomość się pojawia jakby coraz mocniej, coraz bardziej, dlatego że wiele cywilizacji upadło właśnie z powodów ekologicznych. Że wykończyli swoje zasoby. Czyli pojawia się tendencja zrównoważonego rozwoju, tak? Dbania o zasoby, o ziemię, wodę, czyli ta Wenus. Wenus nie lubi przemocy, tak? Wiemy, że Afrodyta nie chciała krwawych ofiar. Ona chciała tak, żeby było fajnie, tak? Żeby było fajnie, żeby było miło, więc ma być miło. Więc jak jest benefik, to będzie pokojowe współistnienie, czyli takie bezwzględne, to takie totalitarne, nacjonalistyczne wojny o ziemię, o rasę, o krew i kulturę znikną. To będzie śmieszne kiedyś. Ludzie będą się pukali w głowie. No jak to? Po co? Po co się było zażynać o to, że ty jesteś z Wisły Kraków, a ty z Legii Warszawa, albo ty jesteś różowy, żółty, czerwony czy niebieski, jakiś dziwny. No, każdy się będzie pukał w głowę. A po co? Przecież to bez sensu było, nie? No, bez sensu idiotyczne. Dbanie o wspólne dobro, bo Wenus lubi, jak razem, fajnie, wspólnie jest i miło, i przyjemnie. Czyli no tutaj beneficznie się zrobi na pewno. Kolejny dom, dom piąty. No, piąty dom też ma bardzo rozbudowaną symbolikę. Dom następujący, czyli taki można powiedzieć stały, który ma bardzo takie kategorie jak twórczość, sfera przyjemności. Sfera przyjemności tutaj jako erotyzm w sensie rekreacyjnym, zabawa, flirty, aktywność artystyczna, sztuka, zwłaszcza dramaturgiczna i estradowa, elity i celebryci, samorealizacja. Więc piąty dom reprezentuje tą naszą, to wyrażanie siebie. W erze ryb piątym domem rządzi rak i sfera księżyca, czyli księżyc. Więc jak to się przejawia, ta powiedzmy piątodomowa rzeczywistość ery ryb? Seksualność, przyznajmy szczerze, przez te 2000 lat była raczej domeną wstydu. Chrześcijaństwo to nałożyło, ale nie tylko, bo przecież wiele religii, czy znacie religię, która
akceptuje ludzką seksualność, jakąś współczesną kulturę, która akceptuje, opartą na jakiejś religii, tradycji religijnej, raczej nie znajdziecie. Chyba, że to są bardzo stare, pierwotne kultury. No więc domena wstydu, no bo księżyc, tak? No księżyc się boi, lęka, jest zakompleksiony, ma dziwne historie. Erotyzm, celem erotyzmu, mimo że wydaje nam się taki rozbuchany, jest jednak rodzina i wspólnota. Rzymianie odkryli znaczenie rodziny jako idei, która rządzi społeczeństwem, państwem i daje jej chwałę, a przejęli to chrześcijanie. Czyli etyka seksualna, chrześcijańska etyka seksualna jest żywcem wyjęta z rzymskiej. To nie jest naturalna jakby tendencja taka, powiedzmy, kontroli, tak? Więc księżyc, tak? Seksualność jakby służy prokreacji. Przyjemność ma służyć prokreacji i nie ma służyć przyjemności jako takiej. Zauważmy, księżycowa natura, czyli odbita, lękowa, pełna fobii, dziwnych zachowań, powoduje, jak wiele ta sfera niesie zaburzeń i patologii, czyli sfera miłości, tak, romantycznych emocji. Specyficzna rola elit i celebrytów, to też jest taka dziwna historia jakby z tego czwartego domu, tego piątego domu naszego. Więc przez ostatnie setki, a nawet tysiące lat, władza generalnie wspiera rodzinę, dba o rodzinę, jakakolwiek, czy to jest kapitalistyczna, czy komunistyczna, czy totalitarna, czy jakakolwiek, rodzina jest fundamentem, na którym się buduje pewne struktury społeczne. I dlatego tutaj księżyc w tej piątej sferze takiej, no tu, gdzie mamy się wyrazić w pełni, no, podlega jednak księżycowym tendencjom. Niewielki zakres znajomości i zabawy. Tak było przez jednak długie lata. Jak jest to w erze wodnika? W erze wodnika, a jak już założyliśmy taką tezę początkową, że te ery się przemieszywują, czyli następują pewne procesy już wymiany kulturowej, w erze wodnika obszarem tym rządzi powietrze i bliźnięta, czyli Merkury. I to zupełnie zmienia rzeczywistość. I pewne objawy już tego widzimy. Chociażby to, że powierzchowność relacyjna, permisywizm seksualny, który się tak gdzieś powiedział, rewolucja seksualna z lat 50., czyli ostatnie, powiedzmy, 50 lat przyniosły różne fale rewolucji seksualnej, ona przychodzi, odchodzi, rozwija się. No, wiecie, my traktujemy tę rzecz jako taką oczywistą, ale przez setki lat tak to nie wyglądało raczej. To była wstyd, czyli jednak księżyc. Tymczasowość, swoboda, a tak samo zauważmy wybuch aktywności w mediach społecznościowych, jakby tym się już zaczyna przejawiać, tak? Czyli ludzie mają ochotę coś wyrażać. Każdy idiota, każdy kretyn może teraz coś powiedzieć, tak? W Facebooku palnie głupotę i wszyscy wow, prawda, jakaś celebrytka, idiotka palnie coś i wszyscy wow, co ona powiedziała, niesamowite ja, prawda? Więc to wszystko staje się powierzchowne, głupawe, śmieszne, trochę tandetne, czyli kultura powierzchowna, ulotna, obrazkowa, popularna, ale poszerza się obszar zabawy. Mamy dużo więcej możliwości kultury, zabawy, informacji, która z tym jest związana, czyli mamy więcej możliwości ekspresji, wyrażania siebie w tej już erze wodnika, bo tutaj erę wodnika chyba mocno widać w tym piątym domu już. No i jest ogromna potrzeba wymiany i wolności na tym obszarze. Dobra, lecimy dalej. Dom szósty, dom upadający. Tak pięknie się w astrologii nazywają te domy tak zwane zmienne, upadające, dlatego że kiedyś uważano je za nieszczęśliwe w starożytności średniowieczu. Ale to jest oczywiście stara myślenia. Szósty dom, co to jest? Dlaczego nieszczęśliwe? No bo praca, no bo zdrowie. Jakie to przyjemne rzeczy, nie? Dom szósty, rozwijając to, ma domenę też taką jak zarządzanie, planowanie, organizacja, służebność, porządki i zasady, czyli generalnie próby jakiegoś formowania panniastych procesów, tak? No wiemy, że to panna rządzi w naturalnym układzie astrologii. W erze ryb domem szóstym rządził lew i słońce, czyli ogień. Tam był ogień. No i jak wyglądała domena pracy w erze ryb? Ambicje, zmagania, rywalizacja, tak? Praca stała się bardzo istotnym elementem naszego poczucia własnej wartości, tożsamości, prestiżu i pozycji, prawda? To, co robię, jaką pracę wykonuję, profesję, pozycję, wyznacza pozycję społeczną, wyznacza prestiż.
Praca, to co robię, to tym, kim jestem. Czyli bardzo ma ogromne znaczenie dla budowania pewnego tożsamościowego przejawu. No, związane z tym różne hierarchie i elity zawodowe, tak? Elity różnego rodzaju i różnego rodzaju procesy o charakterze takim, powiedzmy, ekspansji, emanacji, awansu, prawda, wchodzimy w coraz lepsze sfery, bardzo mocno zostały związane z pracą i z tym, co robimy, więc gonimy się, ścigamy się, kto jest lepszy, prawda? Szaleństwo na polu zdrowotnym pojawia się szaleństwo wiecznej młodości i zdrowia, prawda? Piękna, odchudzania się, diety, my wszyscy mamy być zdrowi, aktywni, prawda? Biegamy, trenujemy, poprawiamy swój wygląd, więc jakby ta wyobrażenie tego, czego kim jesteśmy, związane z tą domeną naszego wyrażania siebie, przez pracę, przez aktywność zawodową, no powiedzmy praca jako pewna nasza forma wyrażania siebie staje się też ogromnym źródłem tożsamości i też zniewoleniem. Wszyscy mówią, praca stała się zniewoleniem, ludzie stali się jakimś szaleństwo tego, zażynamy się, pracujemy, wykańczamy tą pracę, tak? Przestaje być, ale ona jest ważna, tak? Chwalimy się tym, jest źródłem prestiżu. Jak to będzie wyglądało w erze wodnika? Otóż zupełnie inaczej. Księżycowo do szóstego domu wskakuje nam wodny rak, a zatem i księżyc. No i tutaj się pojawia zupełnie jakby inna jakby przejawianie się tej sfery, przede wszystkim poprzez lęki, fobie, niepokoje, strachy, których księżyc zawsze jest pełny i rak. Więc ucieczka w prywatność to już nie jest taka, to już ten wyścig szczurów, ta pogoń za pracą przestaje mieć znaczenie, to już nie jest takie nakręcające, staje się bardziej wirtualne, tak jak trochę to teraz się stało, prawda, jakiś homeworking, jakieś inne sytuacje, które są związane. Koniec wyścigu szczurów. Ogromne znaczenie poczucia bezpieczeństwa, prawda, zauważcie, tak, musi być urlop, musi być, prawda, umowa o pracę, musi być jakieś, muszą być dodatki, prawda, tutaj dzieci, przedszkole, zaczyna być coraz ważniejsze znaczenie i zauważcie, ludzie zaczynają wychodzić z pewnego rodzaju paradygmatu pracy jako źródła utrzymania, a raczej jako źródła rozwoju, potrzeb osobistych, wewnętrznych. Praca będzie bardziej związana z znaczeniem bezpieczeństwa, spokoju i komfortu, nie takiej walki na śmierć i życie, którą znamy przez setki lat. Praca oparta na potrzebach emocjonalnych, ale co w związku z tym? Wzrost różnych zaburzeń emocjonalnych, w końcu jest to dom zdrowia, czyli co? Ludziom będzie dużo bardziej odwalać, więc epidemie depresji, zaburzeń emocjonalnych, co zresztą widzimy. Kiedyś pojęcie depresji czy schizofrenii u dziecka to była jakaś abstrakcja, teraz nic nadzwyczajnego, samobójstwa u dzieci, zaburzenia emocjonalne. Ale też i to, co będzie też bardzo ważne, to troska o wysoką jakość życia. Ludzie będą dbali o to, czy dobrze się czują, czy jest im fajnie, czy są odprężeni, czy są zrelaksowani, czy dobrze się czują, czy są wypoczęci, czy są wyspani, tak? A nie to, żeby tak harować, prawda? Mówią, już nie chcemy tak, my już chcemy inaczej. Więc szukanie pewnej wzajemnego balansu, porozumienia i wejście w pewną jednak rzeczywistość taką wewnętrzną bardziej, niż w sferę tych ambicji i walki. Kolejny dom, kątowy dom, siódmy, czyli znany nam doskonale dom związków, relacji, umów, demokracji. W horoskopach globalnych, takich można powiedzieć światowych, siódmy dom zarządza relacjami i związkami partnerskimi, ale też i porozumieniami, sojuszami, różnymi relacjami o charakterze komunikacyjno-porozumiewawczym między różnymi stronami, tak jak dyplomacja. Jak to wyglądało w erze ryb? W erze ryb siódmym domem zarządzała pragmatyczna ziemska panna, czyli Merkury. To jest ten Merkury panny, ale panna. Więc zauważcie, przez wiele tysięcy, nam sobie wyobrażamy, że związek, tak? Spotykam kogoś, zakochujemy się, żenimy, prawda? Wiecie, paradygmat romantycznego związku to jest XIX wiek dopiero. Przez setki, tysiące lat związek to był rodzaj umowy, układu. Zresztą tak jest do tej pory w Azji, w kulturze arabskiej, w kulturze chińskiej czy indyjskiej. Małżeństwo to jest najczęściej aranżowane, połączone z różnymi umowami, układami, traktatami. W kulturze zachodniej też tak było przez długi czas.
to jest dopiero XIX wiek, stworzył mit miłości romantycznej, związku, zakochania, prawda, to co Hollywood teraz eksploatuje niemiłosiernie. Nie było czegoś takiego. 200 lat temu nikt nie nagrałby, no 300 powiedzmy lat temu nikt nie nagrałby komedii romantycznej, prawda, o tym, że tak razem są ze sobą, bo się zakochali ze sobą. Skąd? Miłość? Miłość, owszem, jak najbardziej, zawsze była ważna, ale nie małżeństwo, to niekoniecznie, to były dwie różne rzeczy w zasadzie. Więc pragmatyzm i negocjacje. Współpraca w obszarze pracy. No, związek był dla wielu ludzi jedną ze sposobów przetrwania. Jeżeli jesteśmy razem, pomagamy sobie, to przetrwamy trudne rzeczy. Robimy coś razem, tak? Demokracja i dyplomacja oparta jednak na jakiejś potrzebie wymiany handlowej, współpracy, ale też uczciwie powiedzmy jedną rzecz. Panna jest znakiem raczej konserwatywnym i seksualnie raczej no, niezbyt szalejącym. Więc małżeństwo niekoniecznie musiało być obszarem jakiegoś zmysłowego, erotycznego, seksualnego poszukiwania, więc związki były raczej bardziej trwałe kiedyś, w dawnych czasach. Rozwody raczej nie istniały, chyba że tylko w bardzo wśród elitarnych sfer, prawda? No ludzie byli ze sobą, to im się to opłacało, to było opłacalne. No dobrze, tak wyglądała era ryb, a jak będzie wyglądała era wodnika? Inaczej. Do siódmego domu skakuje nam lew. Wskakuje nam słońce, czyli zupełnie inaczej. Tu by ogień się pojawia, nie? Czyli pojawia się ogień. W siódmym domu się pojawia ogień, czyli potrzeba samorealizacji, tak, w związku, wolność osobista, zachowanie własnej tożsamości, znaczenie seksualności i przyjemności zdecydowanie wzrasta. Stąd w naszych związkach znaczenie przyjemności seksualnej staje się ogromnie ważne, co kiedyś było abstrakcją. Nie wiem, czy wiecie, że ludzie kiedyś nie spali ze sobą małżeństwa. Rzadko się to zdarzało. No, w czasie seksu tak, ale normalnie to nie spali ze sobą. Ludzie śpią ze sobą razem w jednym łóżku od 100, może 200 lat. Wcześniej nie spali. Wiele osób nadal nie śpi ze sobą. I nie traktuje tego nic dziwnego jakby. No, ale seksualność stała się bardzo ważnym elementem udanego małżeństwa. Burzliwość i energetyka, czyli dynamika niesamowita się tu pojawia, więc te związki nie mogą być trwałe, to nie mogą być związki stabilne, to nie mogą być związki, które będą przewidywalne, to będą związki o charakterze kontraktowym, przelotnym, albo związane przede wszystkim chodzi o nasze bycie sobą, wyrażanie swojej potrzeby, ale i dlatego rewolucja seksualna w związku z tym, w relacjach, nie? W polityce takie różne dziwne nacjonalistyczne, godnościowe pozycje, tak? Tożsamościowe, już niekoniecznie w sensie wspólnoty krwi, takie faszystowskie, ale takie, no, nacjonalizm odgrywa ważną rolę, taką skąd jestem, kim jestem, prawda, moje tutaj zasady, czyli ten nacjonalizm taki swoisty, on się tu mocno zaczyna ujawniać w polityce międzynarodowej. No i silna rywalizacja międzynarodowa, jakby patrząc na to globalnie, politycznie. No ale zauważmy, w siódmym domu przecież w tradycji astrologii Słońce upada. Oczywiście to jak sfera wagi, tak? Mówimy o tradycji astrologii, według tradycyjnego modelu w siódmym domu Słońce upada. Czyli ta sfera małżeńska no, nie będzie najbardziej taka stabilna. Lecimy dalej. Dom ósmy. No ponure miejsce, zgodzimy się wszyscy, niekoniecznie przyjemne. Dom tajemnic, śmierci, przemocy, transformacji, ekstremalności, ukrytych zasobów, patologii, mroczności. Oczywiście niekoniecznie zły, bo też ma swoje i pozytywne strony. Przemiany wewnętrzne, regeneracja, tak? No ale no, astrologia za dużo dobrego o ósmym domu nie ma do powiedzenia. No i co tam do tej pory w erze ryb się działo? W erze ryb rządziła powietrze i Wenus. No jak to powiecie? Przecież to jest benefik, planeta dobroczynna, fajna, piękna. No tak, ale technicznie powiedzmy sobie jedną rzecz. Wenus w ósmym domu jest w wygnaniu, czyli w pozycji spalonej, niekorzystnej. Dlaczego? Dlatego, że Hades porwał Persefonę do podziemia. Zakochał się w niej. Persefona, archetyp kobiety, młodości, piękna, szczęścia, porywają do podziemi, zapada jesień. Demeter szalejąca próbuje ją wydostać z tych podziemi. No dopiero bogowie ją wypuszczają, uprosili Hadesa, żeby ją wypuścił. Więc ósmy dom represjonuje kobiecość, represjonuje seksualność kobiecą. No i niestety bardzo dużo możemy na ten temat powiedzieć, ponieważ ostatnie 2000 lat są erą ogromnej przemocy seksualnej w
właśnie wobec kobiet. Ogromne represjonowanie kobiet, patologie społeczne i seks, używki, gry, zabawy. No niby waga, fajnie, super, przyjemnie, no, ale zauważcie, mafie, przemocowe różne struktury przestępcze, handel kobietami, prostytucja, narkotyki, zabawa, tak? Więc i jeszcze to wszystko jest sterowane ideologią chrześcijańską, ale nie tylko. Wszystkie religie świata chcą kontrolować seksualność, ponieważ daje nam to olbrzymią władzę nad człowiekiem. Więc robiliśmy to bardzo skutecznie, mówię my, w sensie jako cywilizacja ludzka. No więc Wenus upada, Wenus jest wygnana w ósmym domu, czyli ta kobieta, ta kobieca energia jest represjonowana. Seksualność ma tendencję do patologizacji, do różnych przemocowych rzeczy. W kulturach pierwotnych nie istnieją zboczeńcy seksualni, nie ma pedofilów, nie ma zboczeńców, nie ma gwałcicieli w kulturach pierwotnych. Kultury pierwotne jakby ten proces seksualności w sposób naturalny jakby sterują, no ale w tej erze ryb nie wyglądało to zbyt fajnie. Jak będzie wyglądał ósmy dom w erze wodnika? Zupełnie inaczej, zupełnie inne kategorie się pojawiają. Pojawia się panna z Merkurem, czyli Ziemia. Ósmy dom, swoją tą ponurą, dziwną trochę symboliką, ale może pokazać też ciekawe strony. Na pewno oglądaliście serial Star Trek i filmy z tej serii, fantastyczne, które wiecie, no to nie jest tak, ludzie w tej przyszłości eksplorują świat, tak? Rządzą, panują, coś tam robią, prawda? Eksploracja kosmosu. Czyli szukamy ukrytych zasobów i dostępu do nich i to się właśnie będzie działo w nadchodzących czasach. Czyli co to oznacza? Że dotrzemy do pewnych bardzo wyjątkowych zasobów. Opanujemy energię termojądrową, napędy grawitacyjne. Będziemy podróżować w czasie i przestrzeni, wygląda na to. Bo tak to właśnie jest domeną ósmego domu, czy skorpiona. Ukryta moc, czyli zmiana rzeczywistości bardzo głęboka. Nastąpi pełna kontrola zdrowia i długości życia. Ludzie będą żyli tyle, ile będą chcieli. Opanujemy większość chorób, różnych problemów fizycznych. Wędrówki w czasie i przestrzeni służące do poznawania siebie, rozwoju i do eksploracji. Jakieś próby zdobywania pewnych też ważnych informacji. Prawdopodobnie nawiążemy kontakt z obcymi inteligencjami, obcymi cywilizacjami, ponieważ będziemy już do tego gotowi, będziemy mieli pewne narzędzia poznawcze i kulturowe. I zostanie udowodnione życie pozagrobowe. I lecimy do kolejnego domu upadającego, jak to pięknie nazywamy. Dom dziewiąty. Dom wyższej wiedzy, mądrości, etyki, religii, nauki i podróży. I co tu mamy w erze ryb? W erze ryb rządzi nam tym fajnym miejscem ponury, skorpion i pluton. Przepraszam, skorpion. Ale no, niestety nie jest to miła planeta i sympatyczna, więc woda. Ósmym, dziewiątym domem. No więc jak to wyglądało do tej pory? Wiedza była w służbie ideologii i religii. Kontrola i manipulacja w tym obszarze ogromna. Eksploracja i podboje, niewolnictwo. No popatrzcie, wszelakie próby przeszczepiania cywilizacji, postępu i naszego wielkiego, lepszego świata kończyły się tragicznie. Niszczeniem kultur, śmiercią dla wielu kultur, które były tam tożsamych. Tak? Czyli my nieśliśmy śmierć i przemoc w imię dobra, w imię prawda, prawdy, moralności, zasad naszych. Przecież to była, nie wiem, Cortes i Hiszpanie nieśli do jako zakładali, że my ich wymordujemy. Oni nie chcieli ich mordować z założenia. Ich celem była niesienie kultury, prawda? Prawdy, no przecież chrześcijaństwo, najwspanialsza religia. Przynosiło śmierć, wyniszczenie i przemoc. Wszystko w imię religii. Przepraszam Piotrze, już takie 5 minutek mamy jeszcze, tak maksymalnie. Ideologie uzasadniają przemoc, można by powiedzieć. Przemoc religijna, kulturowa, ideologiczna kontrola, seks pod kontrolą religii i ideologii. Jak będzie to wyglądało w erze wodnika? W erze wodnika obszarem domu dziewiątego rządzić będzie powietrze i waga, czyli planeta jednak beneficzna, dobroczynna. I tu nastąpi radykalna zmiana, czyli pokojowe współistnienie religii,
Pokojowe współistnienie religii i ideologii. Koniec wojen ideologicznych. Ludzie nie będą się już mordować w imię różnych tam zasad. Tolerancja i akceptacja odmienności. Nauka uwolniona od religii. Podróżowanie oparte na balansowaniu, na szacunku dla lokalnych kultur. Czyli prawda, to nie jest tak, że my was podbijemy, wyniszczymy, tak jak do tej pory się działo, będziemy wam sprzedawać shit jakiś ich łam. Podróżowanie dla przyjemności, owszem, to znamy, ale też dla mądrości, też już to jakby znamy. Rozładowywanie napięć poprzez wymianę kulturową, cywilizacyjną, czyli raczej tu będziemy szukali pewnego porozumień i jakby harmonizacji w tym obszarze, czyli rozładujemy pewne napięcia ideologiczne i konflikty, które napędzają rzezie, mordy i zbrodnie. Dom 10. Jak będzie wyglądała cywilizacja, no ten dom 10, no, czyli władza, centralne struktury, rząd, instytucje, systemy, kontrola i porządek. Co tutaj do tej pory było? Jowisz i strzelec, tak? Ogień. No fajnie, przecież Jowisz jest benefikiem, prawda? Powiecie, no cudownie. A w tradycji astrologii Jowisz w 10 domu, czyli w koziorożcu, jest w upadku. Najgorsza pozycja planety, zauważcie, ze wszystkich, które mieliśmy do tej pory omawiane. Najgorsza. Upada Jowisz w 10 domu. Czyli najgorsza pozycja. Co z tego, że tu jest wesoły, przyjemny, ognisty strzelec? Kiedy co możemy skojarzyć, jeśli chodzi o władzę? Rywalizacja, wojny, bezwzględny dogmatyzm, przemoc w służbie ideologii, dyktatury w imię dobra i moralności. Nigdy nie wymordowano tyle ludzi w imię dobra, w imię jakiegoś postępu i w imię słusznych zasad, tak? Bo moja prawda jest mojsza, jak mówi klasyk. Nie? Kontrola społeczna. Cuius regio, eius religio. W 1555 roku król Karol V kończy wojny religijne i religia staje się narzędziem, znaczy była przez całe te 2000 lat, że narzędzie władzy. Jak to wygląda w erze wodnika? I tutaj niestety niemiła niespodzianka, ponieważ wcale nie będzie jakiejś poprawy znaczącej, a nie wiem, czy nawet nie gorzej, no bo przejdzie tam Skorpion i Pluton. No i też to widzimy, więc przemoc, kontrola, manipulacja i cynizm, tak? Machiavelli, pragmatyzm i cynizm, czyli to, co on opisywał, że władza ma być pragmatyczna. To więc teorie spiskowe, rząd światowy, Platon, który tworzył taką faszystowską trochę wyobrażenie mędrców, którzy będą rządzić, ale też pełnej kontroli nad tym. No i wiemy, czarne postaci, Soros, Gates, teraz władza niewidoczna, władza jest niewidoczna w Skorpionie. Rzędy merytokratyczne, które są niewidoczne, ukryte, ale sprzyja, więc to sprzyja nowoczesnym autokracjom, które za parawanu kontrolę przejmują. Dążenie do iluzorycznego, do czegoś, co jest iluzoryczne, prawda, bo to może być bardzo złudne, ale wirtualna rzeczywistość, czyli odloty, narkotyki, rząd będzie mówił, ok, proszę bardzo, to jeszcze lepiej. Będziemy was dzięki temu kontrolować. Kolejny dom, dom 11, no czyli tożsamościowy dla wodnika nadchodzącego. I tu co rządziło? Czyli przyjaźń, kreatywność, wolność, humanizm, tolerancja, utopie i rewolucja. To jest domena 11 domu. Rządził Saturn, Ziemia, czyli twardy. No, w sferze wodnika rządzi twardy Saturn. No niby teoretycznie jest we władztwie. Tak, jest we władztwie w starej nomenklaturze, to jest sfera wodnika, czyli jakby gdzieś tam to się pojawia. Dawne władztwo, ale to jest sterowanie wolnością. Ucieczka od wolności, Erich Fromm napisał tą wybitną książkę. Twarda walka o wolność. Niewolnictwo nowoczesne, jest bardzo nowoczesne, czyli człowiek nie chce być wolny, jak wiemy. Technokratyzm i znaczenie nauki. Jednak nasza cywilizacja jest zbudowana na postępie technologicznym, technokratycznym, a Saturn w 11 domu na pewno to spełnia, czyli to też są takie pozytywne, powiedzmy, aspekty, ale rewolucje technologiczne i techniczne, polityczne rewolucje są niestety krwawe i to jest ta saturniczna idea. Jak będzie to wyglądało w erze ryb? W erze wodnika będzie rządził tam Jowisz. Będzie tam rządził Jowisz i strzelec. Więc zupełnie inaczej. Dynamizm, pasja, energia, ruchy ideologiczne będą odgrywać bardzo ważną rolę. I widać, rewolucjoniści będą mieli znaczenie. Pojawią się nowe religie. Popatrzcie, cały ruch globalnego ocieplenia ma w sobie niesamowicie religijny charakter. To jest ideologiczne, żarliwa wiara w naszą prawdę.
w stronę naszego takiego wyzwolenia pewnej, czyli ideologie 11-domowe mają charakter właśnie taki wolnościowy, ale też i polityczny, i religijny w końcu. Terror poprawności politycznej, no niestety, tak? Zbawianie na siłę. Rola nauki i techniki, utopie, Vernet, Tesla, Edison, znaczenie ogromne. Służy prawom człowieka, czyli jednak wolnościowa idea wyzwalania będzie istotna. No i dom lęków, cienie, lęki, demony, cierpienie, fobie, duchowość, miłość bezwarunkowa, odosobnienia i deprywacja. Domena 12 domu, czyli czego się boimy? Czego się boją ryby? Ryby się boją wodnika, boją się tej wolności, niezależności, spontaniczności, kreatywności, strach przed rewolucją, lęk przed rewolucją, pamiętamy, w 68 roku, straszliwy, co oni wyprawiają, o co im chodzi. Straszliwie ryby się boją narkotyków, wolnego seksu, make love not war, nie? Nie, to straszne jest. Religia walczy z wolnomyślicielami, ile ich zginęło i wymordowano ich. Demonem są wichrzyciele. Jakiś globalizm, czyli jakby wspólnota, prawda? Oni się tego strasznie boją. Co będzie rządzić? Czego się boi wodnik? Czego się będzie bał? Co jest domeną lęku wodnika? Saturn i Ziemia. Koziorożca się boi. Boi się władzy, systemu, boi się kontroli. Boi się, więc nie chce pracować, nie chce się dostosowywać, tak? Porządków, organizacji, nie chce tego przyjmować. Wodnik się tego strasznie boi, że go system zeżre, tak? Tak jak to wiele też no, kultur mówi. Walka z korporacjami, pracą, biznesem, ten zły kapitalizm paskudny, prawda, który symbolizuje koziorożec i Saturn. Demonem jest porządek i ład społeczny, konserwatywny świat, którego się wodnik strasznie boi, czyli te wszystkie ruchy walczą tak zaciekle z tą ideologią. No i w ten sposób dobraliśmy do końca. Mam nadzieję, że era wodnika będzie przyjemniejsza przynajmniej niż była do tej pory. Zobaczymy. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że będzie to powodem różnych ciekawych dyskusji, jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze. Bardzo tu tam nakreśliłeś różnorodną wizję tej ery, która nadchodzi. Jutro też za chwilę Wojtek Jóźwiak będzie mówił dalej o podobnych sprawach, a jutro też rano o 10.30, chyba zdaje się 45, Andrzej Opejda będzie miał właśnie wykład też dotyczący ery wodnika, więc troszeczkę sobie o tej erze na tej konferencji poopowiadamy.